Cześć, siema, witam was, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie kolejny blisterek od Go Hobby. Blisterek zawiera 5 saszetek plus jedną kartę z limitowanej edycji. Ostatnio trochę melanżowaliśmy z kolegami i wymyśliliśmy sobie coś takiego, że Szalony zrobi unboxing w swoich starych rękawicach bramkarskich. Rękawice są zdecydowanie za małe, jak widzicie, za ciasne. Rękawice są po przejściach, ale... Nikt mi nie wierzył, że dam radę, więc spróbuję, zobaczymy jak to będzie. Biorę nożyczki, rozcinamy sobie... O, ja jego! Ale fajnie! Rozcinamy sobie blistera, spróbujemy wyciągnąć... O ja, spróbujemy wyciągnąć saszetki. Trzeba go niestety potraktować troszeczkę ostrzej i mocniej. Dobra, i teraz zobaczmy co mamy. Mamy tutaj saszetkę z Messi, z Iniestą. Mamy też kartę limitowaną, zaraz sprawdzimy jaką. Mamy kolejnego Iniestę. Wow, coś dzwoni. Mamy kolejnego Messiego, niech sobie dzwoni. I jeszcze Falcao. Odrzuciłbym, odebrał ten telefon, ale niestety nie dam rady z tego względu. Wow, i trafiamy. Honda. Zawodnika Japonii. No już wystarczy, już tak. Już się nadzwoniłeś. Mam rękawice, więc i tak nie mógłbym tego odebrać. Także teraz zobaczymy. Czy uda mi się otworzyć saszetkę? Ale jazda! Jest jeszcze następna koncepcja. Zapraszam was już teraz na kolejny filmik, gdzie będę otwierał zestaw naklejek w rękawicach narciarskich. Będzie jeszcze większa polewka, jeszcze większa jazda. Zobaczmy, kogo tutaj mamy. Mamy tutaj zawodnika z Japonii. I karta specjalna. Jest to fans favorite. I to jest Brian Ruiz. Chyba tak. Dzisiaj też przysiądę. I uwaga. Ale jazda, a tak? Nie mogę. Ja. Szkoda, że nie ma asystenta. Ale by piał. Udało się. Dzisiaj odpowiem też na wasze pytania, które mi zadaliście. Także możecie się spodziewać... jeszcze jednego lub dwóch filmów dzisiaj. Lens, zawodnik hiszpański na karcie One to Wedge. Taka dosyć rzadka karta. Mam go oczywiście, to jest moja powtórka, natomiast no nie przypominam sobie, żeby często nas gościł. Mamy Mosesa chociażby, Ignaszewicza, Xhaka, Bolanos i Hulk. Zobaczymy teraz Iniestę, co da nam Iniesta i znowu... Najciekawszy element tego unboxingu, czyli otwieranie saszetki. Uwaga, babam. Odłożymy sobie to na bok. Zobaczmy, Ruska mamy. I Chorwata. I Niemca. Ale głupota. I na koniec trafiamy Manuela Neuera. Neuera na kardzie goalstopper. No dobra, mamy teraz Messiego, Pirlo i Filipa Lama. Zobaczmy. A! Trzeba mieć patent. Ciekawe jak to będzie w rękawicach narciarskich, które są dużo za duże dla mnie. Wow! Już ktoś sobie kodzik zgarnął. Montolivo. Martinez, Müller. I na koniec trafiamy. Wow! Ekspert! Jest! Barnetta! Wow! Witaj! Witaj ekspercie. Ciekawe czy zamknę setkę ekspertów w tej edycji, ale wydaje mi się, że tak, nie będzie z tym problem. Zobaczcie, idzie mi coraz lepiej. Wow! I co tutaj mamy? Star Playera, ale coś tam się jeszcze świeci, mieni. Zobaczymy później sobie co to jest. Rakitic. Glenn Johnson. Claudio Bravo. Johnny Bravo! Co tam się świeci? Mamy tutaj Star Playera. I to jest Obi Michael. Honduras. Także coś spadło. Otworzyliśmy sobie blisterek od gohobby.pl. Blister zawiera 30 kart plus jedną kartę z limitowanej edycji. Taki blisterek kosztuje 19,50. Jak widzieliście, otworzyliśmy go w specjalnym sprzęcie, który powodował duży uśmiech na mych ustach. Trafiliśmy sobie takie sobie karty, tak że no, Honda jest fajną limitką. Ekspert, no w zasadzie jakby go nie było, Neuer to samo.
Honduras. Gdybym się wymieniał, chętnie bym się wymienił na jakieś inne herby, natomiast ponieważ tego nie robię, no po prostu będzie sobie leżał, będzie czekał, być może uzupełni którąś z kolei moją kolekcję. Was wszystkich już zapraszam na kolejny unboxing w rękawicach, tym razem narciarskich. Będzie wesoło, będzie się działo. Dzięki za oglądanie tego filmu. Jeżeli film i pomysł Wam się spodobał, proszę łapkę w górę, to mnie zawsze tam motywuje jakoś bardziej do działania, do coraz głupszych pomysłów. Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam Was serdecznie. Szalony kolekcjoner, cześć!